Znam powód, dla którego deski sedesowe w toaletach publicznych mają wcięcia. Zapewne nieraz widziałeś, że niektóre deski w publicznych toaletach wyglądają inaczej. Wyjaśnię ci, dlaczego tak jest. Takie deski posiadają wycięcia i swoim kształtem przypominają literę U. Jest to celowy zabieg i ma swoje uzasadnienie. Po pierwsze, wycięte deski mają zwiększać poziom higieny. Według ich pomysłodawców. Takie deski umożliwiają skorzystanie z toalety bez kontaktu z newralgicznymi miejscami. Dzięki temu uchroni się przed atakiem drobnoustrojów lub innymi zanieczyszczeniami. Kolejnym powodem stosowania desek w kształcie litery U jest czynnik ekonomiczny. Są one zwyczajnie tańsze w produkcji. A jak wiadomo przy masowym wytwórstwie, jest to bardzo ważne. Co więcej, udowodniono, że dużo rzadziej padają łupem złodziei. To może wydawać się absurdalne, ale deski SEDESowe też są kradzione z publicznych toalet. Dodatkowo dzielona konstrukcja deski SEDESowej oferuje funkcjonalne korzyści. Ułatwia czyszczenie zarówno użytkownikom, jak i personelowi sprzątającemu, co pomaga utrzymać toaletę w czystości przez cały dzień. Dzięki temu korzystanie z publicznych toalet staje się bardziej wygodne i praktyczne. Ten pozornie nietypowy wybór projektowy wynika więc z przemyślanych decyzji dotyczących higieny, dostępności i wygody. Następnym razem, gdy spotkasz się z taką deską sedesową, będziesz wiedzieć, że jej cel wykracza daleko poza estetykę, sprawiając, że korzystanie z toalety publicznej jest czystsze i bardziej przyjazne dla każdego. Oto trzy całkiem sensowne powody, dla których w brytyjskich mieszkaniach zlew ma dwa krany. Choć wynalazek ten dla obcokrajowców jest uciążliwy, to okazuje się, że ma zastosowanie. Pierwszym powodem jest historia. Pierwsze były krany z bieżącą wodą. Gdy pojawiła się ciepła, wymagała drugiej instalacji. Dlaczego strumienie nie zostały połączone? Otóż, o ile woda zimna pochodziła z wodociągów, o tyle woda ciepła była przechowywana w pojemnikach na strychach domów. Woda, znajdująca się w zbiorniku tygodniami, a nawet miesiącami, była narażona na różne skażenia. Zbiorniki rdzewiały. Nierzadko topiły się w nich różne małe zwierzęta. Taka woda nie była zdatna do picia. Stąd należało oddzielić ją od czystej zimnej wody za pomocą osobnego kranu. Drugim powodem dwóch osobnych kranów jest dziwaczny przepis, w którym zakazywano mieszania zimnej wody z gorącą bezpośrednio w kotle. W wielu domach nadal woda pod prysznicem jest podgrzewana elektrycznie. Trzeci powód to ekonomia. Przy użyciu dwóch oddzielnych kranów woda jest mieszana w zlewie w odpowiedniej ilości, która pozwala na umycie na przykład rąk. W ten sposób zużycie wody jest znacznie mniejsze niż ustawianie odpowiedniej temperatury. Większość Brytyjczyków tak przyzwyczaiła się do dwóch kranów, że instaluje je nawet w nowych domach. Tak włożona rolka pod deskę to wiadomość do osoby, która chce skorzystać z toalety. Zwróć na to uwagę, zanim usiądziesz. To dyskretny sposób na przekazanie ważnej informacji. Oszczędzi problemów następnej osobie, która będzie chciała z niej skorzystać. Jeśli zauważysz, że papier toaletowy się skończył, weź pustą rolkę i wstaw ją pionowo pod deskę. Będzie to znak, że w tej toalecie nie ma już papieru. Następna osoba w kolejce szybko zauważy, że coś jest nie tak. Będzie mogła wybrać inną kabinę lub pójść po nową rolkę papieru. Wrzuć lód do toalety. Najlepiej jak sam zobaczysz, jak to super działa. Następnie użyj kolorowych płynów do mycia naczyń. Zacznij od polania lodu różowym płynem. Kolejna warstwa to niebieski płyn. Następnie wlej trochę zielonego detergentu. Te płyny sprawdzą się idealnie do usuwania uporczywych żółtawych plam. Następnie dodaj na lód kolejny produkt, jakim jest pianka do golenia. Użyj takiej w postaci żelu lub pianki, po czym rozpocznij kolejną rundę płynów. Użyj różowego, zielonego i niebieskiego detergentu. Taki lód pozostaw na godzinę w toalecie. Za pomocą szczotki wyczyść muszle w normalny sposób, następnie spłucz wodę w toalecie, po czym ponownie wyczyść toaletę szczotką. Będzie czysta jak nigdy wcześniej. Ten sposób jest bardzo szalony, ale działa. Warto spróbować, aby przekonać się samemu. Efekt zaskoczy każdego. Weź Coca-Colę i pastę do zębów, zobacz, co z nimi zrobię. Przygotuj rolkę ręcznika kuchennego i zacznij odrywać kawałek po kawałku. Złóż te kawałki i umieść na powierzchni muszli. Wyłóż całe wnętrze tak, aby trzymały się muszli i nie wpadały do toalety. Teraz weź Coca-Colę. Otwórz, ale nie pij jej. Wylej Coca-Colę na ręczniki papierowe w muszli. Ustaw czas na 10 minut. Po upływie tego czasu przyjdź i usuń zabrudzony papier. Teraz wyczyść muszlę szczotką do toalety. Coca-Cola zawiera kwas fosforowy i węglowy, które pomagają rozpuszczać osady wapienne, rdze oraz inne zabrudzenia. Aby uzyskać dodatkowy połysk i świeżość, wyciśnij trochę pasty do zębów bezpośrednio na muszle i ponownie wyszoruj. Pasta do zębów nie tylko rozjaśnia powierzchnię, ale także pozostawia przyjemny zapach. Ciesz się lśniąco czystą i świeżo pachnącą toaletą dzięki tej prostej metodzie. Po tym twoja toaleta będzie idealnie czysta. Rezultat jest niesamowity. To prosty i tani sposób na środek, który przyda ci się w łazience. Zacznij od rozkruszenia kilku tabletek aspiryny. Aspiryna zawiera kwas acetylosalicylowy, który skutecznie rozpuszcza plamy. Zalej ciepłą wodą miskę. Następnie dodaj rozkruszoną aspirynę. Mieszaj, aż aspiryna całkowicie się rozpuści. Weź trochę papieru toaletowego i zanurz go w roztworze aspiryny. Upewnij się, że papier jest dobrze nasiąknięty. Następnie rozłóż mokry papier na zabrudzonych miejscach muszli klozetowej. Roztwór aspiryny zacznie natychmiast działać na plamy. Pozostaw mokry papier na plamach na około godzinę. To pozwoli aspirynie usunąć zabrudzenia. Po godzinie usuń papier z muszli klozetowej, użyj szczotki do toalety lub zmywaka, aby wyszorować muszle tak jak zwykle. Zobaczysz, że plamy łatwo się usuwają, pozostawiając muszlę klozetową czystą i wolną od plam. Kiedy się o tym dowiedziałam, zaczęłam dużo oszczędzać na sprzątaniu domu. Wiele produktów czyszczących zawiera agresywne chemikalia, jednak opłacalna i ekologiczna alternatywa tkwi w zwykłych artykułach gospodarstwa domowego. Jedną z takich metod jest użycie prostej mieszanki do dezynfekcji toalety. Na początek przygotuj dużą miskę. Wsyp trzy łyżki soli do miski. Sól jest szczególnie skuteczna w usuwaniu kamienia, który jest powszechnym problemem w toaletach. Następnie dodaj szklankę octu do soli. Ocet jest dobrze znany ze swoich właściwości dezynfekujących. Wymieszaj sól i ocet. Po uzyskaniu jednolitej mieszaniny dodaj 500 ml wody. Mieszaj, aż sól całkowicie się rozpuści. Gdy roztwór jest gotowy, przelej go do butelki ze spryskiwaczem, aby łatwiej go aplikować. Użyj tego domowego produktu w taki sam sposób, jak używasz każdego komercyjnego środka czyszczącego. Spryskaj powierzchnię toalety, szoruj jak zwykle i obserwuj. Jak skutecznie czyści i dezynfekuje. Korzystając z tego naturalnego środka czyszczącego, nie tylko oszczędzasz pieniądze, ale także przyczyniasz się do zdrowszego środowiska. Hydraulicy nie chcą, abyś o tym wiedział. Kiedy zatka ci się toaleta, nie używaj gorącej wody do rozpuszczenia zanieczyszczeń. Nie musisz też kupować przepychacza, który tak często nie radzi sobie z zatorem. Dlatego dzisiaj pokażę ci najlepszy sposób. Jest bardzo prosty. Wymaga tylko worka. Użyj zwykłego worka na śmieci. Owin go ciasno wokół muszli klozetowej. Użyj worka o pojemności 60 litrów, ten najlepiej pasuje. Gdy to zrobisz, opuść deskę sedesową. Deska powinna być sucha, aby worek dobrze przylegał. Upewnij się, że worek jest prawidłowo rozciągnięty pod deską i nie dostaje się pod niego powietrze. Powinien być na tyle szczelny, żeby dawać lekki efekt sprężystości aby dodatkowo uszczelnić worek, usiądź na desce sedesowej. Dopiero teraz możesz spróbować spuścić wodę. Jeżeli worek dobrze przylega, wytworzy się ciśnienie i nałożony worek zadziała. Spuść wodę kilka razy, jeśli zbiornik na wodę na to pozwala. To powinno rozwiązać problem bez przepychania rur. Będziesz zaskoczony, gdy toaleta znowu będzie drożna. Tak pozbędziesz się nieprzyjemnych niespodzianek, które mogą cię spotkać w łazience.